W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Witajcie kochani. Dzisiaj już 24 dzień naszych rekolekcji. Zbliżamy się ku końcowi, ale jeszcze pamiętajcie, że najlepsze ciągle przed nami. Dzisiejsze zdanie, nad którym chcemy się pochylić z naszego aktu poświęcenia, brzmi: pozostawiam Ci całkowite i zupełne prawo do rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy. Oczywiście to prawo pozostawiamy Maryi. I kiedy myślałam, jak jakoś przybliżyć Wam, co to zdanie znaczy, jak ja je rozumiem, to przyszedł mi do głowy taki przykład, który już kiedyś słyszałam, o samochodzie i o kluczykach. Kochani, może być w naszym życiu tak, że Maryja jest obecna w naszym życiu, że jakoś tam już z nią rozmawiamy, że modlimy się do niej, pamiętamy o niej, czcimy ją w jakiś sposób. To tak jakbyśmy porównali, że nasze życie to jest samochód, który posiadamy, i do tego samochodu zapraszamy Maryję i prosimy ją, żeby usiadła na tylnym siedzeniu. Jest z nami, rozmawiamy, możemy ją zobaczyć, uśmiechnąć się do niej, możemy może ją nawet dotknąć, ale to my jesteśmy kierowcami. To my mamy kierownicę i my mamy kluczyki. Natomiast kiedy mówimy, pozostawiam Ci całkowite i zupełne prawo do rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, to na przykładzie samochodu wygląda to tak, że to Maryję sadzamy za kierownicą, przekazujemy jej kluczyki, a sami siadamy obok albo na tylne miejsce w samochodzie. I to Maryja decyduje, kiedy ruszamy, dokąd jedziemy, kogo zabieramy na pokład samochodu, kiedy robimy przerwę. To ona jest tą, która decyduje o wszystkim w naszym życiu. My, może się rodzić pytanie, a co ja, nie mam już nic do gadania. Masz, oczywiście, możesz powiedzieć Maryi: Maryjo, ja bym chciał pojechać tam, ja bym chciała stanąć tam, ja bym chciała coś zjeść. Zatrosz się o to, Maryjo. I zapewniam Cię, że ona weźmie pod uwagę Twoje plany, Twoje pragnienia, Twoje marzenia. Dlaczego? Bo Cię kocha, bo jest Twoją mamą. Każda mama chce sprawić radość swojemu dziecku. Ale jednak to będzie ona, która decyduje, a więc ona zadecyduje i postanowi to, co jest najlepsze dla Ciebie w Twoim życiu i w jaki sposób najlepiej będziesz mógł się przyczynić do wypełniania Bożego planu w Twoim życiu, w Twojej codzienności. Oddajemy wszystko Matce Bożej po to, aby ona mogła w sposób wolny tym wszystkim rozporządzać. Jest to bardzo trudny krok w naszych rekolekcjach. Oddajemy rzeczy dobre po to, żeby ktoś, w tym wypadku Maryja, Matka Boga, mogła lepiej rozporządzać tym dobrem niż my sami. Natomiast zobaczmy, że w Ewangelii jest bardzo podobny przykład takiego działania. Pan Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o talentach. I różnym ludziom dał różną ilość talentów. I zasadniczo wszyscy oni puścili te talenty w obieg, także tych talentów było jeszcze więcej. Jeden bał się, zawinął talent w chusteczkę, schował do ziemi. I ten gospodarz z przypowieści mówi: źle zrobiłeś. Trzeba było oddać ten talent, żeby inni przynieśli mi większy dochód z tego talentu. Pan Jezus zostawia swoim uczniom taką przypowieść, która mówi tak naprawdę o tym, żebyśmy oddawali nasze talenty, żeby ktoś inny je lepiej wykorzystywał. I o to samo zabiegamy właśnie w tym kroku naszych rekolekcji. Mamy wiele talentów. Niektórzy 10, niektórzy 5, niektórzy mają 1 na przykład. Ale oddajemy ten jeden talent, nie zawijamy go w chusteczkę
i się cieszymy, o fajnie, mam talent, będę sobie trzymał i z tym jednym talentem będę żył. Nie, oddaj nawet ten jeden talent komu? Najlepiej Matce Bożej. Po to, aby ona wraz z Tobą pomnażała ten talent, aby ona wszystkie te dobre rzeczy, które są w Tobie, jeszcze lepiej wykorzystała. Miejmy odwagę oddać wszystko Matce Bożej, aby ona lepiej wykorzystała te wszystkie talenty, które dał nam Bóg. W trakcie trwania tych rekolekcji dostałem ciekawe pytanie. Co znaczy naśladować Maryję w niskim mniemaniu o sobie? Że Maryja w swoich cnotach wychodziła od tego, że miała niskie o sobie mniemanie. I czy my, chcąc ją naśladować, musimy być niepewni siebie? Wydaje mi się, że jeśli w tym właśnie chcielibyśmy naśladować Maryję, to spójrzmy na nią tak. Ona nic nigdy nie miała z siebie i dla siebie. Kiedy przyszedł do niej anioł podczas zwiastowania, kiedy Pismo Święte wprowadza nam postać Maryi, to nie słyszymy, że Maryja mówi, no tak, swoją świętością tak się starałam, jestem tak święta, że teraz wielkie rzeczy uczynił mi Pan. Nie, ona mówi, że jest niewolnicą, nic nie ma. Wszystko oddaje i wszystko otrzymuje. Kiedy prorokuje, błogosławić mnie będą przez wszystkie pokolenia. I zauważcie, że to się sprawdza. Tysiące ludzi przez 24 godziny na całej ziemi. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Proroctwo Maryi, które się wypełnia każdego dnia, w każdej minucie. Ona, kiedy mówi, że błogosławić ją będą wszystkie pokolenia, to kontynuuje tę myśl jak? Bo wielkie rzeczy uczynił mi Pan. Nie dlatego, że ja jestem jakaś. Nie dlatego, że dzięki mojemu wysiłkowi, trudom, ascezom tak się stało. Tylko dlatego, że wszystko dostałam. Niskie mniemanie o sobie Maryi właśnie to oznacza, że wszystko, co ma, jest od Boga. I wszystko, co ma robić, to wola Boga. Nic z niej samej. Dzisiaj mamy oddać prawo do rozporządzania wszystkim bez wyjątku, co do nas należy. I chciałbym trochę kontynuować myśl ojca Wojciecha. Przypowieść o talentach też bardzo mi gra z tym dzisiejszym tematem. Pomyślcie sobie tak. Każdy od Boga dostał talent albo talenty. Tylko, że chyba problem polega na tym, że często ten talent, walutę z Pisma Świętego utożsamiamy z talentem, czyli zdolnościami. A to nie tylko zdolności. Podstawcie sobie za talent szansę. Każdy z nas dostał ileś szans od Pana Boga. A szansą może być wszystko. Każdy spotkany człowiek jest dla Ciebie szansą na kochanie Go. Każda ciężka albo trudna sytuacja może być dla Ciebie szansą, abyś zbliżył się do Pana Boga i realizował Jego wolę, jak Maryja. Więc talent z przypowieści potraktujmy jak szansę. A szans mamy każdego dnia nieskończenie wiele. Do kochania, przebaczania drugiemu człowiekowi, do oddawania drugiemu człowiekowi swojego czasu, swojej uwagi. Może jest dzisiaj okazja do tego, żeby kochać kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś. Zadzwonić do niego, spotkać się z nim i powiedzieć, wiesz co, dzisiejszy dzień odczytałem jako szansę do tego, abyśmy przełamali to, co między nami trudne. Pozostaw Maryi prawo do rozporządzania wszystkimi szansami, które dziś pojawią się w Twoim życiu. Pozostawiam Ci zupełne i całkowite prawo do rozporządzania mną i wszystkim, bez wyjątku, co do mnie należy. Kochani, najpierw, żeby zrozumieć to zdanie aktu, wróćmy jeszcze raz pod krzyż. Kiedy Jan pod krzyżem, kiedy Słowo Boże mówi, że Jan wziął Marię do siebie, to tam w oryginale, jakbyśmy to sobie przetłumaczyli z języka oryginalnego, jest wziął ją do wszystkiego, co własne. Jan Paweł II często odmawiał taki skrócony akt oddania się Matce Bożej. On to mówił po łacinie. I w tym akcie jest właśnie też to zawarte, co dzisiaj rozważamy. On mówił totus tuus ego sum, czyli cały jestem Twój. I później wypowiadał et omnia mea tua sunt. I wszystko, co moje, Twoim jest. To jest, kochani, zaproszenie, żeby Maryja wszystko, co moje i mnie samego traktowała jako swoją własność.
ta idea też była szczególnie mocno obecna, była tak naprawdę podstawową ideą w nauczaniu i duchowości świętego Maksymiliana Marii Kolbego, kolejnego wielkiego apostoła naszych czasów, który nas właśnie prowadzi do tego oddania. Zobaczcie, jak wielkie znaki Bóg zapalił na niebie Kościoła właśnie w XX wieku. Znaki, które wskazują nam drogę do całkowitego oddania się Maryi. Święty Maksymilian Maria Kolbe mówił właśnie o byciu narzędziem Najświętszej Maryi Panny. W jego akcie, który on odmawiał, wszyscy członkowie właśnie tej wspólnoty rycerzy niepokalanej odmawiali do Maryi, tak się modlili: abyś mnie całego i zupełnie na rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek ci się podoba. I Maksymilian, bo to jest bardzo ważne, wyjaśnia cel. Tak więc stawać się coraz bardziej niepokalanej, starać się być jej coraz doskonalej i to pod każdym bez wyjątku względem. Starać się być jej coraz intensywniej, aż do oświecenia, zagrzewania i zapalania otaczających dusz, do upodobniania ich do siebie, do zdobywania ich dla niepokalanej, by i one stały się bezgranicznie jej i to do zdobywania w ten sposób coraz więcej i więcej dusz, do zdobycia całego świata, a zdobycia w jak najkrótszym czasie, jak najprędzej. Święty Maksymilian wierzył, że kiedy będziemy całkowicie w rękach niepokalanej, to będziemy zapalać do tego innych. Ja osobiście doświadczam, że tak właśnie jest. Obserwuję ludzi, którzy są zapalani do tego, ale też którzy zapalają innych. Powiedzmy jeszcze sobie, kochani, dlaczego to jest tak ważne, żeby Maryja mogła rozporządzać każdym z nas, wszystkim, co mamy. Bo ona zna Boży plan, bo ona wypełnia wolę Boga, bo ona jest całkowicie skupiona na ratowaniu dusz. Zobaczcie, czy byłaby silna taka armia, gdzie każdy jest dowódcą, gdzie każdy wypełnia plan bitwy według własnego widzimisię. Nasza największa słabość jako katolików jest właśnie w tym, że często wypełniamy wolę Bożą, w cudzysłowie, według własnego widzimisię. Kiedy oddajemy się Maryi, to oddajemy się tej, którą Bóg wyznaczył na dowódcę. Ona ma być wodzem dusz oddanych Panu Bogu. Jeżeli każdy z nas pozwoli jej się poprowadzić, jeżeli każdy z nas się odda jej do dyspozycji, to ona tą rozgrywkę, tą walkę poprowadzi tak, żeby zakończyła się ona pełnym zwycięstwem Boga i naszym. Dlatego też Maksymilian się modlił: użyj mnie w potężny sposób do tego, co powiedziano o Tobie. Ona zetrze głowę Twoją. Życzę, kochani, sobie i każdemu i każdej z Was, żebyśmy zaufali temu planowi Pana Boga i oddali się całkowicie, ze wszystkim, co mamy, do dyspozycji Matki Najświętszej. Owoce tego naszego oddania przerosną nasze oczekiwania. Niech tak się wydarzy, niech tak będzie, niech tak się stanie. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże!